Pobieraj przez nos czystą białą energię, ja wzmacniam miliardkrotnie. To jest tak białe światło, jakiego jeszcze nie widziałeś wcześniej. I prosto przez płuca doprowadzaj do tych ciemnych miejsc, rozjaśniaj, relaksuj i oczyszczaj. A ja cały czas wzmacniam moc tego światła. No jest coraz mocniejsze. Jest tak mocny, że żadna ciemna plamka nie jest w stanie mu się oprzeć. Gdy to światło dociera, to zobacz, że ciemności znikają. Jest tylko jasno i jest taki spokój, taka błogość. Z każdym oddechem wchodzisz coraz głębszy relaks, jeszcze głębszy, jeszcze głębszy. Opuszczasz całe ciało, jesteś czystym istnieniem i czujesz taki głęboki relaks, stan błogości absolutnej. Ja przenoszę cię teraz na plażę, leżysz sobie na plaży, słonecznej, pięknej, jest cieplutko. Leżysz sobie na plaży, ale pod palmą, palma daje ci taki cień, jest ci bardzo przyjemnie. Przychodzi do ciebie taka piękna tajka i przynosi ci napój orzeźwiający. Powiedz mi, czy ona białą ma skórę, czy czarną, ta tajka? Taką żółto-ciemną. Podoba ci się kolor takiej skóry? No cóż, nie jestem rasistą. Tu nie chodzi, ja nie chodzi o rasizm, bo ja ci powiem, mi się zawsze podobały kobiety, które są albo mulatkami, takim kakałkiem, albo opalone tak. To tak ładnie wygląda. Białe nogi, biała skóra u kobiety, taka blado-biała, jest nieładna. A pamiętasz, że tak, nasze tak zwane damy, panie z dawniejszych czasów, one szczyciły się tym, że były białe jak papier. One się kryły przed słoneczkiem i chorowały. Dobierały się. Tak, i one chorowały na gruźlicę, na suchotę, różne pierdoły, bo właśnie odcinały się od słoneczka. Widzisz? To jest właśnie była ich głupota. A później, jak zobaczyły, że te wszystkie chłopki są rumiane, czerwone, zdrowe, no to zaczęły dopuszczać do siebie słoneczko. I w ten sposób zaczęły być zdrowsze. Dlatego podesłałem ci właśnie takie tajki, żebyś zobaczył, że jest ten inny kolor skóry, ma jakąś szlachetność w sobie. Dobrze, powiedz, jak ci smakuje ten drink, który ci podali. Może być, dodam do niego ayahuasca. Ło, super! To ja teraz dolewam jeszcze taką dawkę, jaka ci na ten moment jest potrzebna. I teraz wstępuje duch tej ayahuaski, staje koło ciebie. Możesz sobie z nim porozmawiać, on ci wszystko odpowie na każde pytanie. Porozmawiaj sobie z nim na głos. Ayahuaska mi dała, tak, tu się coś się dzieje. Tak. Ayahuaska coraz bardziej działa na mnie. Duchu, taka ja własny właściwie. Czy ty istniejesz? Czy jesteś tylko wizją? Zdaj się, w jakim dach nie wiem jeszcze. Ach, tak. Właśnie teraz do mnie.
nasz ja i duch. Jesteśmy przestrzeni teraz. Pięknie. Kasiu? Tak. 1, 2, 3, 4, 5 Pisz i przenoszę cię. Tam jesteś z Janem i z duchem Ayahuasca. Doświadczajcie tego wszystkiego razem. Ja nie rozmawiaj z tym duchem Ayahuasca. Pozwól. A duchu Ayahuasca. Pozwól mu się poprowadzić. Dzięki ci, duchu Ayahuasca. Wreszcie zaczyna opuszczać ciało do tej pory. To było różne. Wreszcie to się zaczyna jakby ciało, to normalnie. Opuszczę ciało, przenoszę się. Jak jestem w przestrzeni duchem. Proszę cię, bardzo zespół, nie wiem, gdzie jesteśmy. Z duchu powiedz mi, czy ty istniejesz. On milczy. Chyba mówi, domyślasz się, jak chcesz, nie wiem. Dokładnie, bo on mówi do ciebie, że, ale jakby z drugiego poziomu, jeszcze głębszego, że jeśli go uważasz i jeśli go zaakceptujesz, to on istnieje. A jeżeli nie uważasz i nie zaakceptujesz, nie będzie istniał, bo on się nie będzie ci narzucał. Rozumiem. No można cię zaakceptować, duch Ayahuasca. Tak, bo on jest taką wolną wolą twoją. On... Nasycaj mnie zawsze Ayahuasca, bym się chciał eksterioryzować. Nie mam Ayahuasca. Teraz jest trudno to dostać, zaraz policja. I tak dalej, łatwiej było to PRL. Tak, ale to nie jest potrzebne. Wystarczy, że wezwiesz ducha Ayahuasca i już jesteś w tym stanie. No właśnie, on mnie zastępuje samą Ayahuasca. O, proszę. Ja chcę, żebyś teraz, Janie, po prostu poszedł i doświadczył z duchem Ayahuasca to wszystko, co bardzo chciałeś, o czym marzyłeś. Teraz masz czystą świadomość i możesz dosłownie wszystkiego się dowiedzieć, wszystko doświadczyć. On ci wszędzie może zaprowadzić, wszystko pokazać. Możesz wiedzieć, gdzie jest teraz Era. Czy jest tam w końcu szczęśliwa. Nie chcę jej przeszkadzać, to by jest stworzone. Tak. Widzę Erę wreszcie, wyczuło raczej. Tak, jak mu spadał przepaść, czuje się nowe uczucie. Ewa jest gdzieś w przestrzeni. Przestrzeni astralnej, mentalnej, może wyżej. Nie wiem. Czuję, jakby zapadał się przepaść. Dobrze, poddaj się temu. Idź na całość. Doświadcz wszystkiego. Rozluźnij się. Tak. Idę do nauczycieli wszędzie. Tak jest. Nie ma żadnych ograniczeń. Nie. Najważniejsze, żeby doświadczyć tego, zbadać i się dowiedzieć, jaka jest prawda. Wiem, gdzie jest już wreszcie Ewa. Jest daleko, a jednocześnie blisko. Tak. Ponieważ dla ducha to jest to samo. Tak. Dla duszyńskiego. Tak, za świata, a jednocześnie w realu. Może się objawić przez duchy. Jest to szczęśliwe. Nie wiem. Nic nie odbieram. Nie mogę nawiązać kontaktu. Bo chodzi o to, że Ewa jest istnieniem i żebyś z nią nawiązał kontakt, musisz ją ściągnąć do postaci ducha, czyli do pewnej materii. Ona nie chce wracać do materii. Ona chce być wolna i szczęśliwa. Dokładnie. My przez swoje chcieństwo próbujemy ściągać z tej... Ja nie mówię Janie o tobie, ja mówię o ludziach. Teraz słuchaj, teraz jeżeli rozluźnisz i zechcesz tam pójść, to pójdziesz, gdzie ona jest i połączysz się z nią, staniesz jednością się i odczujesz to wszystko. Ale musisz tam wejść. Pójdź, nie bój się, idź na całość. Idę. Nie ściągaj ją, tylko idź tam, gdzie ona. Idę tam do niej. Dokładnie.
Stań się tym, kim ona jest teraz. To jest coś bardziej subtelnego niż duch. Tak. Super duch. O, coś takiego. I żeby ją odczuć, musisz się stać tym samym, kim ona jest. To jest tak, jak równy rozmawia z równym. Rozumiem. Na tej zasadzie, tak. Rozumiem. Jest wolna, także jest szczęśliwa. Odbieram za nas. Nie jest za bardzo szczęśliwa tam. Czy ma do mnie pretensji żadnych? To porozmawiaj się z nią właśnie na poziomie tym odczuć, uczuć i... Wyregulujcie to. Uwolnijcie się od tego. Na każdych poziomach można rozwiązać wszystkie sprawy i można się uwolnić całkowicie, a na tym najwyższym najłatwiej i najlepiej. Tak. Bo to się dzieje wtedy ostatecznie. Chodzi o to, że ona chce być wolna i szczęśliwa i ty, a ty ją myślami trochę ją przytrzymujesz. Dlatego ma pretensje. Staram się jej dać więcej wolności. Daj jej całkiem wolność, bo ona jest wolną istotą. Całkowicie. Ta ma mieć w realu wolność, to ma i tam mieć wolność. Tak jest. Ma wolna do niej postrzegać. Chodzi o to, że ona stanie się wolna wtedy, gdy ty będziesz wolny. Rozumiem. Wreszcie pojął. No wyciągnąłem się wszystkie skręże na maki. Liny popaliłem. Jeszcze coś we mnie siedzi. Dobrze. Czuję, że coś jest. Dobrze. Janie, ja teraz daję ci jeszcze jedną dawkę ayahuaski i wchodzisz na najwyższy poziom. Teraz nie I teraz będziesz mógł się uwolnić od tego, co jeszcze w tobie siedzi, bo już to coś zostaje na niższym poziomie. Możesz to skasować. To wyciągam wszystko. Powyciągaj i do słoneczka. Wyciągam do słoneczka. Słoneczko to spala. Tak jest. Dokładnie. I tak sobie możesz... Już. Świetnie sobie radzisz. Jak Kasiu sobie radzę? Super. Ja jestem pod pełnym wrażeniem. Pięknie to idzie. Wszystko od razu tak się dzieje, jak mówisz. Teraz co mam dalej? Aha. Więc chciałbym umowy przednarodzeniowe, bo ja już tam byś tak rozwalałem tam cały ten sprzęt, jak to opisuje, to modło. Tak. Teraz możesz to wszystko zrobić. Jesteś 10 razy większy, potężniejszy, ale przede wszystkim jesteś bardziej świadomy. Twoja świadomość daje ci pełny wgląd i możesz wszystkie te umowy rozwalić, usunąć, ponaprawiać, przełożyć. Rozwalam całe te portale przednarodzeniowe, te wszystkie pudła i rozwalam za to, co mi zrobili. Tak, ale pamiętaj, żeby je wszystkie później do słoneczka i spalić, bo samo Do słoneczka. Tak, bo rozwalenie nie rozwiązuje. Do słoneczka idzie lawina. Tak. Wszystkie się palą. Dobrze. Później się ludzie przestaną przez ten pudła wcielać. Dobrze. Wszystko. Tak będą się wcielać, nie wiem jak to jest. Ludzie mają się wcielać przez kulę macierzy, które im dadzą świadomość. A przez pudła wchodzą w programy, a programy ich zniewalają. Tak, teraz spal wszystkie pudła, tak jest, żeby nic... A, super. Pudła, jeszcze, pomóżcie mi. Bo ja sobie przygapiłem, ja lawinę zrobiłem. Dobrze, ja teraz daję ci takie specjalne okulary, dostrajam cię i w tych okularach nikt, ani nic przed tobą się ukryje. I teraz wszystko wyraźnie widzisz, więc wszystko wymieć. Wszystko do słoneczka. Puder, pasuje tam. Kasuje piekło, które widziała Gloria Polo. Rozwalam je. Ten walec, czy on jest realny, czy nierealny, rozwalam go. Dobrze. Tak, co jeszcze mam rozwalić? Wszystko, co chcesz, możesz zniszczyć, bo to jest świat iluzji, który stał na przeszkodzie. Tak, co jeszcze? Umowy te wszystkie, nie trzeba zbierać, one się same gromadzą. Wszystkie moje umowy, które by jeszcze zostały, kasuję je, tłukę, rwę i do słoneczka. Pięknie.
posłuszeństwo chwalili się. Bibliotekę Asarzy. Chcesz zniszczyć? Jeszcze tamte, chociaż już pustkę widzę. Regały puste też. Tak, kroniki jak... Ja nie, kroniki Akaszy i te wszystkie inne kroniki to są też pierdoły, które dają system zniewolenia, wierzenia. To wszystko, co daje system wierzeń, jest naszymi wrogami, bo nas zniewala, więc wszystko do słodeczka. Oczyść całą swoją przestrzeń, żeby była czysta, czystym światem, a ty, żebyś był wolny na wieki. Muszę być wolny. Muszę być wolny. Co jeszcze mam zrobić w tym celu? Zrobił to w sercu. Teraz. Umowy narodzeniowe jeszcze bym chciał zostawić. Ja je zniszczyłem. Czy mogę je skasować i to wszystko będę mógł na nowo zrobić? Oczywiście. Pamiętaj jedną rzecz. Wszystko, co zniszczysz, możesz sobie zbudować nowy świat iluzji. Tylko czysty, taki, w którym będziesz szczęśliwy, wolny. O to tu chodzi. Wszystko to stare zniszcz, bo to stare było oparte na jakieś... Niszcze. Tak. Przestaje istnieć ta ziemia, to słońce zostanie, to ziemia nowa powstaje, bez zła, bez złych ludzi. Oni żyją tamtej, aż to wygaś. Chodzi o to, żeby zniszczył wszystkie astrale. Po to, żebyś nigdy z nimi nie miał do czynienia. Tak, niszczę wszystkie astrale. Popatrz, ile ściągam, ich... Ściągam, popatrz, ile... Co dalej? Do słodeczka. Tak jest. I do słodeczka. Nie ma astrali, wyczyściłem astrali. Pięknie. Chodzi o to, żeby cały system wierzeń i tych dyrdymałów i pierdół, to wszystko osunąć, ściągnąć to, bo nic nie ma w przestrzeni, tylko jest iluzja. System zniewoleń, wyobraźni. To wszystko do słoneczka. Do słoneczka. Wyobraźnia, wszystko ściągam. Moje i niemoje, wszystko idzie do słoneczka. Tak jest. Wszystko jest karma. Idzie do słoneczka. Tak. Jeszcze moja ta została. Teraz mojej kuzynki, która niedawno zmarła. Tak. Też bym chciał ją poczyścić. Biorę ją za rękę. Jej córkę Izę, która teraz zmarła. I jestem z nimi w słoneczku. Pięknie. Wypalał się. Wypalał wszystko. O to chodzi. Czyste, ale niech się wyczyszczą dokładnie. Tak. Już. Wracają ze słoneczka. Wzywamy ich przewodników. Duchą zamieszczy mnie. Lepsze, nowe miejsce niż świata, które teraz będą należały. Nie płaczcie za żywymi. To mi sobie poradzą. Pięknie. Co dalej mam robić? Nowy projekt życia ułożyć. O właśnie, teraz masz czysty ekran, możesz sobie zaplanować życie na dalej. Jako już nowe takie młody, szczęśliwy, bardzo, zdrowy, tak, zdrowy, młody. Młody, zdrowy, chcę mi zwrócić z tego. Nie będę, ludzie są piękne, i za warszystą, ale chcę mi złożyć czystemu mocy. Tak, być pięknym, młodym, sprawnym, pełnym, zdrowym, bez jakichkolwiek wad, defektów ciała i duszy. Już tego, żeby moje dostępne, żeby miał środki, powiedzmy, materialne, które mi pozwolą żyć bez błędu. Nie, Janie, niektóre ci pozwolą, które będą ci służyć do szczęścia i zabawy. Służyć, a nie pozwalają. To ty pozwalasz, a nie oni. Aha, dobra. Więc środki materialne muszę mieć, wymagam, żądam tego, bo niech mają mi służyć, niech służą mi do realizacji moich celów. Janie, jeszcze jedna poprawka. Nie żądaj, nie wymagaj, bo wtedy stawiasz, że ktoś jest, od kogo to żądasz. To ty se dajesz. Ty sobie sam dajesz. Po prostu. Rozumiesz? Sam sobie. Sam sobie dajesz. Dajesz sobie teraz właśnie środki materialne, które będą ci służyć. Służyć w zabawie, w doświadczaniu. Rozumiem. Tak. W spełnianiu marzeń. Tak. Chciałbym być młody, zdrowy. Chciałbym, żeby było LS 6. Czy ja to zdołam? No jeden bym miał.
Wszystko zależy od ciebie, pamiętaj. Chcę, żeby Ewa zmartwychwstała. Nieważne, gdzie teraz jest, nawet jeśli nie zechce być ze mną, niech sobie pójdzie jako młoda, zdrowa, piękna kobieta. Niech mać daje jej środki, żeby miała z czego żyć i niech realizuje wszystkie swoje marzenia. I tak się dzieje. Sam sobie wskrzeszam ją. Ale według jej szczęścia, radości i jej pojmowania... Według szczęścia. Tak. A więc w zmartwychwstaniu, a potem niech żyje sobie ze mną, czy bez ze mną, niech będzie szczęśliwa. Daje jej środki, daje jej szczęście, a sama niech sobie decyduje. Ja chcę, żeby ja wobec mnie żadne poczucie wdzięczności, daje jej od tego wolność. Jest na jej totalną wolność i zmartwychwstaje. I żyje. I tak jest. Teraz co jeszcze mam zaprojektować? Chcę pomagać innym, muszę mieć technologię, wiedzę. Ja ją właściwie mam, tylko nie potrzeba. Dobrze, ja... Rządam moje trzecie, pierwsze oko. Właśnie słyszało. Ja nie teraz zwróć uwagę na swoje pierwsze oko, ja go otwieram, ono się otwiera coraz bardziej, coraz bardziej. Jeszcze bardziej się otwiera, a teraz już się całkowicie otwiera i ty teraz widzisz wszystko czysto, jasno i wyraźnie, bez żadnych ograniczeń. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, jaką przestrzeń widzisz, jak ona jest wielka. Widzę czterowymiarowo. No i ekstra. Widzisz? I chodzi o to, żebyś z tego korzystał, Janie. Tu jest ważne, żeby wiele ludzi ma to wszystko i ciągle mówi, ja bym chciał, a nie korzysta z tego, co ma, więc korzystaj z tego. Rozumiem. Co jeszcze mam zrobić? Serce powinno być zdrowe, żąda. Tak zresztą powiem. Janie, chwileczkę, niczego nie żądaj, bo od kogo ty chcesz żądać? Od czego? Od pustki? Chodzi o to, że bierzesz serduszko w dwie dłonie. Powiedz mu, a zatem sam sobie robię. O właśnie. Zdrowie, wszystko. Dokładnie, naprawiaj tak jak ty chcesz, a nie proś kogoś, żeby ktoś cię naprawiał, bo on cię nie naprawi. Ty masz to naprawić tak jak ty chcesz, żeby tak serduszko było jak ty chcesz. Wszystko jak ty. Chcę pomagać ludziom, jeśli będzie możliwe. Chcę wszystkim ludziom uświadomić. Chcę iść twoimi śladami, masz iść. Super. Już idziesz i to mocno idziesz. Idziesz razem, równo z nami. Janie, pamiętaj jedną rzecz. Najważniejsze jest, żebyś był miłością bezwarunkową, czyli nie uszczęśliwiał nikogo na siłę, tylko uszczęśliwiał siebie. A w ten sposób jesteś przykładem dla innych i oni robią to, co ty. Nie zmuszać ich, tylko być przykładem. Czyli nie leczyć nikogo, kto sobie tego nie życzy. Dokładnie, nikomu nie, nawet szklanki wody nie podawaj, jeżeli ktoś cię o to nie prosi. Bo zakłócasz jego doświadczenie. Dobra, jak ktoś upadnie i nie to powie. Nic, to niech se leży, ale jak powie podnieś mnie, pomóż, to mu podaj rękę i podnieś. Nie wzywać, albo ktoś zasłabnie, wzywać pogotowie. Jeżeli ktoś zasłabnie, jeżeli, nie, jak ktoś zasłabnie, to wzywasz pogotowie, ale jeżeli ktoś upadnie i pytasz się go, jak się czujesz, on mówi dobrze, to go zostawiasz. Nie latasz koło niego, nie podnosisz, nie dźwigasz, nie przynosisz mu nic. Chyba, że poprosi. Tak, jak poprosi, tak. Tak jak to robią zwierzęta. Idzie sobie zwierzę, obok jedno zagryza drugie, a tamto se dalej idzie. Jego to guzik obchodzi. Zwróć uwagę na przyrodę, jak się przyroda zachowuje. Pół lasu pali się, a druga nic nie robi. A mogłaby to się robić. Być rozrodczy, zmierność, wartowy iść. Wszystko jest układem pokarmowym, wszystko jest układem doświadczeń, wszystko jest istnieniem samodzielnym. Nie można ingerować w nikogo ani w niczego. I na tym polega równowaga. Jak będziesz miał równowagę w sobie, będzie dookoła ciebie równowaga. Jeśli będziesz ciągle komuś współczuł, będziesz za kogoś modlił się, za kogoś będziesz cierpiał, nie będzie równowagi. Ale żebyś się za moim zwanym zamówił, to dobrze. To znaczy o tyle dobrze, że ty będziesz spokojniejszy. Im nie pomożesz, ani nie zaszkodzisz, ale... Niech to wierzą. Tak, ale oni już...
Dla nich to nie ma żadnego znaczenia, to ma tylko dla ciebie. Nie. Ty możesz nawet nam przedać 1 000 000 zł, to tylko ksiądz będzie miał na ładniejsze dziewczyny. Ale tak naprawdę ty im nie pomożesz, tylko tyle, że ty kupisz sobie taki spokój, że o, dałem, to ja dobrze zrobiłem. Nie, nie, to jest iluzja, to jest złudzenie. Ale uważam, że oni mają tak wiedzą ze świata, że o nich pamięta. Tak, tak, ale patrz, Janie, mimo że skasowałeś astrale, ja teraz przenoszę cię do, odtwarzam jeden astral, sprowadzam z powrotem, bo ja mogę, więc sprowadzam teraz astral taki religijny, taki kościelny, takich właśnie, i teraz wchodzisz do tego astralu i zobacz, jak wyglądają ci, za których ludzie tutaj się modlą, dają pieniądze, zobacz, jak oni tam żyją w tym astralu, co oni tam... Pasuję astral. Ale czekaj, czekaj, Janie, nie. Momencik. Ja go otworzyłem specjalnie, żebyś ty zobaczył, jaki ma wpływ twoje pieniądze, które dajesz za ich duszę i zobacz, jaki to ma na nich wpływ. Teraz jesteś w tym... No więc o tym, co ci mówię, że jeżeli ty dajesz pieniądze, to tylko ksiądz ma na ładne dziewczyny, na kasyna pieniądze, a tak naprawdę tamci dalej siedzą w nocniku. Rozumiesz? Chodzi o to, żebyś się wyleczył z tego. Nie dawaj żadnych pieniędzy na to, bo ty nawet sam sobie nie kupujesz spokoju za to. Ty sam siebie oszukujesz, czyli robisz sobie krzywdę. A ich utrwalasz w tym nocniku, żeby tam jakiś ksiądz znowu udawał, że niby coś robi. A przecież oni już umarli. Czyli już tu powinien zobaczyć, że to jest oszustwo w oszustwie. Widzisz to teraz? No to jak wiesz, to nie dawaj na żadne msze. Nie rób krzywdy im, bo ty im robisz krzywdę, ty ich bardziej utrwalasz w tym, że coś, jakiś Bóg istnieje, jakieś pierdoły. No właśnie, ty jeszcze sam popatrz, jako świadoma istota, jeszcze tego Grygora wspierasz na tamtych poziomach, bo tutaj dając, to ten czarnuch się modli tam, jeszcze wzmacnia, wysyła tą energię i mówi, trzymaj diable tych wszystkich ludzi, trzymaj ty tamtego, no. Rozumiesz, o co chodzi? Rozumiem. Dobrze, i teraz posłuchaj, teraz już zapamiętaj sobie. Nigdy nie dawaj na żadne msze, na żadne pierdoły, bo szkodzisz im. Krzywdę im robisz. Światy na pomnik. Słucham? Światy na pomnik. Nic, absolutnie nic. Ich tam nie ma. Ich tam nie ma. Słuchaj, teraz przed tobą stoi twój tato. No, będzie najlepszy dla ciebie. Zapytaj się tatę, czy to ma jakieś znaczenie? Pomnik, kwiaty, te coroczne jakieś zaduszki, nie. Zadymki? Nie. No to więc po cholerę to budować. Po co kasę wywalać na to dla następnych oszustów i wzmacniać następną iluzję? Chcemy się pozbyć iluzji, patrz jak my o nią dbamy, jak my kasę dajemy, my poświęcamy się, żeby ją utrzymać. Popatrz jak my sami sobie szkodzimy. Tak. Rozumiesz? Umarł człowiek, koniec. Jego dusza jest wolna, a umarło wyobrażenie tylko. A dusza żyje, ona jest wieczna. A ciało to jest tak, jakbyś pomnik zbudował swoim starym gaciom i kapciom. Rozumiem. No to jest paranoja, po prostu nie ma, koniec. Co to kogo obchodzi? Duszę nie obchodzi jej ciało, a ciebie ma obchodzić? Po co? Na co? Rozumiem. Jak masz być wolny, jeżeli dalej działasz w tym systemie zniewolenia? Zasilasz go i wzmacniasz. No to popatrz, jak to systemem zniewolenia. Ja ci coś powiem. Nawet się nie przejmuj, jak umrzesz. Jak umrzesz, nie przejmuj się, czy cię pochowają, czy nie, bo to nie ma żadnego znaczenia. Niczym nie odkłada ani grosza, bo tylko pasożyty będą się żywiły na tobie. Nie chcę księdza ani pogrzebu. Chcę tylko jednego, żeby je spalili. No już, i już, spalą cię, popioły rozsypią i koniec. Jestem cmentarza, pomnika. Dobrze. I masz takie święte prawo i nikt nie może ci powiedzieć, jak ma być. Taką wolną wolę wypowiesz i tak się stanie. A nie, żeby oni ci mówili, co ty możesz, co nie możesz. Przecież to jest kretyństwo, bo dalej zasilasz ten sam system. Dobra. Jak masz się stać? Tu już nie ma co w detale wchodzić. Musisz sobie zdać sprawę, że to wszystko jest zasilanie tego egregora. Ja wiem, a czy mam go przyjmować, czy nie? A jak chcesz. Ja słuchaj, ja przyjmuję, kto jest dla mnie człowiekiem. Znaczy człowiekiem w tym pozytywnym sensie. Jeżeli przyjdzie do mnie diabeł pogadać, ja z nim pogadam. Ale jeżeli przyjdzie do mnie sam Bóg i nie będzie chciał gadać, tylko będzie musiał się wymądrzać, to go kopnę w dupę. Rozumiesz?
chodzi o to, że albo rozmawiałem równy z równym, albo wcale. A nie, że ktoś przyjdzie, będzie mi mówił, jak ja mam żyć, co ja mam robić, a skąd on może wiedzieć? Rozumiesz? Chodzi o to, żeby się pozbyć wszystkich iluzji, zniewoleń, żeby się nie dać zniewalać. A tu, Janie, posłuchaj, mówimy o wolności, patrz co robisz. Dalej zasilasz Gregora gdzieś po cichaczu, kasę nosisz Czarnuchowi, dalej robisz jakieś takie różne rzeczy. Popatrz sam, jak sam sobie zaprzeczasz, rozumiesz? Tak. No, więc daję ci jeszcze jedną dawkę łaski, żebyś się całkiem wyleczył z głupoty, z iluzji i z tych pierdół. I teraz masz podwójną dawkę. Nie wierzę, ale wiszu, ale co ja mam zrobić z obrazami teścia? To nie ja jeszcze ani moje przybędę. Posłuchaj tu, pozbieraj te wszystkie obrazy ze ścian, poskładaj, zanieś je do kościoła i powiedz, że ofiarujesz to dla Boga Księdza, ale nie dla swojego Boga, tylko dla Boga Księdza lub dla wierzących. Po prostu to jest ich kult. W ten sposób pozbędziesz się tych korzeni. Razem z tymi obrazami odejdą od ciebie wszystkie połączenia. Oddasz ściany, pomaluj, żeby były je nawet z czystym wapnem, po to, żeby już zdezynfekować. Wapno jest najlepsze, ono wypala wszystko. Zdezynfekujesz to wszystko, później po wapnie możesz już malować kolorem, jakim chcesz i od tej pory będziesz wolny, ale będziesz wolny, jak nie będziesz tego Gregora zasilał. Zapomnij o nim. Nie, też zanieś razem z tymi obrazami, zanieś te wszystkie cudowne książki, bo to są pierdoły. Dobra. Lepiej mieć Piotrusia Pana, niż Biblię w domu. Na różańce. No, na cholerę ci to. No to słuchaj, chcesz diabła wygonić z domu, ale rogi se zostawić, jęzor, ślipska, na co ci to? No faktycznie. Albo wywalasz całego diabła, albo wcale, bo zostawisz niekompletnego, to zostawisz tyłek, będzie ci pierdział. Po co ci smród? No tak. Jeżeli wyczyszczasz, nie rób tego z nienawiścią czy z czymś. Nie, pozbieraj to wszystko, załaduj na wózeczek. Tak, weź to wszystko, pozbieraj, niczego nie żałuj, powyciągaj wszystkie różańce, książeczki, pierdoły, obrazy, załóż to wszystko, zawieź do księdza i daj księdzu i powiedz mu, że chcesz to oddać dla tych biednych ludzi wierzących, którzy chcą wierzyć, dlatego że ty masz Boga w sercu i tobie nie potrzeba. O. A to za ostatnio. Chcesz wystąpić z kościoła? A wszystko jadę, ja tak sobie nie wierzę. No to słuchaj, to zrób coś takiego. Zanieś to wszystko księdzu, oddaj i powiedz, że chcesz wystąpić z kościoła, chcesz się całkowicie od tego Gregora uwolnić i niech on cię uważa za co chce, nie ma znaczenia. Chcesz się uwolnić całkowicie i złóż pismo do niego oficjalne i masz z głowy. A jakby on nie chciał tego przyjąć, to powiedz, proszę księdza, ksiądz tego nie przyjmie, to ja to zawożę na śmietnik. Więc tutaj nie ksiądz decyduje. Rozumiesz? Chodzi o to, że zostawiasz mu to wszystko i wracasz. Nie chce tego? On powie, że on nie chce? No to jeżeli to dla księdza nie ma wartości, wiążę na śmietnik. Niech on ma świadomość tego. I koniec. Chcesz się wyczyścić, to wyczyść się całkowicie. Słuchaj, jeżeli idziesz się kąpać, to kąpiesz się tylko nogi, a nie kąpiesz tego ciała, czy tylko uszy. Rozumiesz? Jak się kąpiesz, to kąpiesz się cały. Więc tak samo tu. Jeżeli chcesz się uwolnić, uwolnij się cały. Albo wcale. Rozumiem. Ja daję taki zawsze przykład. Jeżeli jest kupa, bo wiadomo, że nie wszystko jest strawione. I w tej kupie wychodzą niekiedy kawałki czekolady. Czy to znaczy, że trzeba wypłukiwać jej wyciągać, że kupa nie jest zła, bo dlatego, że tam jeszcze są kawałki czekolady, kupa to kupa, trzeba wszystko wywalić. I tak samo jest tu. O, cieszę się bardzo, że masz tą świadomość, że wolność musi być na wszystkich poziomach, a nie, z tego się uwolnię, z tamtego nie. Uwalniam się od Gregora, ale będę stawiał pomniki, dawał księdzu na mszę, czyli będę zasilał, żeby tamci, którzy umarli, żeby dalej siedzieli w astralu, paranoja. Rozumiesz? Rozumiem. To jest ta świadomość. Tu nie chodzi o to, żeby ich atakować, tylko żeby im nie szkodzić. Przede wszystkim nie szkodzić. A czy warto po prostu na Facebooku nie ruszać w ogóle księży? Nie zacząć minąć te tematy? Nie, nie ruszać księży, nie ruszać nikogo. Każdy ma swoją karmę, każdy ma swoje sprawy, każdy ma swoje życie. Ty masz swoje, zajmij się sobą.
Nie wchodź w żadne... Ale kawały sprośne mogę dawać. Możesz sprośne dawać kawały, tylko ich nie komentuj. Chodzi o to, że jesteś wolnym człowiekiem, więc możesz wszystko. Ale nie komentować. Nie komentuj, tak. Jeżeli ktoś będzie mówił, że on ci udowodni, że Bóg istnieje, nie rozmawiaj z nim, bo on również może ci udowodnić, że kupa jest smaczna. To tak. No, to tylko jest kwestia jego argumentów przekonania i dla niego pewnie będzie to smaczne. Ty, jeżeli już wiesz, że się czegoś pozbyłeś, to po prostu tak jak patrzysz na trawę, jak patrzysz na wodę, jak patrzysz na powietrze czy ogień, reagujesz tak samo, bez emocji. Więc dlaczego masz reagować z emocjami, że ktoś gada głupoty i się spalać? Po co ci to? To ciebie już nie dotyczy. Dobrze, Janie, myślę, że dostałeś pełną lekcję. Powiedz mi, co byś jeszcze chciał załatwić? Dobra, to co jeszcze dla mnie można zrobić? Ja myślę, Janie, nie co dla ciebie można zrobić, tylko co ty chcesz dla siebie zrobić? Co ja mogę zrobić? Podmłodzenie. Może jeszcze by tak bardziej te hormony poruszyć tego. Słuchaj, zróbmy w ten sposób. Teraz przed tobą jest lustro i ty w lustrze widzisz się takim, jakim chcesz być młody. I teraz tak. Albo se dodaj lat, albo ujmij. Jak będziesz, no to ujmuj tyle, żebyś stał się młodszy, tylko nie przegnij, żebyś nie stał w pieluchach. No tak, nie w pieluchach. No. Tak, odmłodzi się o tyle, ile trzeba i tak, jak zatwierdzisz tak, tak zostanie i tak się będziesz dobra, już czuł. Zaraz, 18 mam lat, nawet 18 lat. W porządku. Tu nie ma. Młody, zdrowy, bardzo zdrowy. Wszystko działa jak należy. I tak ma być. Ubyć wyczyszczony, bo go nie ma wymalony całkiem. Tak jest. Jesteś czysty i wolny. I wolny. I tak zostaje. Przyjmujesz tak? Przyjmuję to. Super. W takim razie ja teraz zatwierdzam to wszystko. I już tak jest. Teraz wracasz do swojego ciała i powiedz, jak się w swoim ciele czujesz. Dobrze. Słuchaj, a teraz wychodzisz ze swojego ciała, stajesz obok, rozejrzyj się po swoim pokoju i powiedz, jak twój pokój wygląda. Czy tak samo, czy inaczej, jak się kładziesz? Lepiej. Dobrze. Dobrze. Teraz słuchaj, Janie, teraz ja sprowadzam czystą energię twojego istnienia, wzmacniam miliardkrotnie, ona wchodzi przez czakrę korony, wszystkie ciała twoje, wszystkie zmysły teraz synchronizuje, ustawia wszystko w stan idealny, wypełnia całe twoje wnętrze i zewnętrzność. Rozchodzi się to światło na cały twój pokój, wszystko resetuje, łóżko, ściany, meble, wszystko co tutaj jest, cały dom od dachu aż po fundamenty, oczyszcza domowników, wszystko co w tym domu jest, wszystkie sprzęty, wszystko rozchodzi się na całą przestrzeń, sąsiadów, ludzi, całą wioskę twoją oczyszcza i idzie het, aż taką wielką przestrzeń robi, czystą, piękną. Rozejrzyj się i powie, czy ta przestrzeń ci wystarczy. Dobrze, ja tą przestrzeń zabezpieczam i nikt ani nic już nie może w twoją przestrzeń wejść o niższych wibracjach i tylko się może do ciebie dostać wszystko to, co jest takiej czystości jak ty. I twoja czysta energia z istnienia. Teraz wchodzisz do swojego ciała i powiedz, jak się teraz czujesz. Dobrze. Dobrze, a teraz wychodzisz znowu ze swojego ciała. Stajesz. Zaczynam wychodzić. Dobrze, bez problemu, nie ma problemu. Wychodzisz z swojego ciała, patrzysz się na swoje ciało i powiedz, czy jest zadowolone, uśmiechnięte, radosne, szczęśliwe. Ono jest śpiące. Śpiące. Dobrze. Ja teraz daję ci potężną moc i ty świecisz światłem, a twoje ręce świecą takim srebrzystym światłem, aż iskrzącym jak mróz. Masz potężną moc i teraz tak rękami wyciągniętymi nad ciałem przejedź, oczyść go, wzmocnij, żeby ono stało się takie soczyste, zdrowe, takie pełne energii. Napełnij go swoimi. Uzdrów sam siebie, tak jak chcesz. Napełniam to ciało. Już. Jest, tak? Teraz jest ciało zadowolone? Wszystko jest dobrze? Zadowolone. Dobrze, Janie, teraz znowu wchodzisz do siebie, do ciała. Powiedz, jak się teraz w swoim ciele czujesz? Dobrze. Teraz wychodzisz znowu z swojego ciała, stajesz obok i powiedz, jak wygląda cała przestrzeń dookoła ciebie, jak wygląda twoje ciało, jak to wszystko? Widzę
przez przedmioty sferyczne. Jeszcze to inaczej wygląda. Rozumiem, o co chodzi. Dobrze, teraz z powrotem wchodzisz do swojego ciała, teraz wychodzisz, wchodzisz, wychodzisz. Powiedz, masz problemy z wychodzeniem, wchodzeniem, czy to tak się lekko dzieje? Lekko, tylko jest za dużo, nie ma praktyki. Dobrze, to teraz słuchaj, teraz będziesz sam ćwiczył, sam se ćwicz. Pomyśl, że wchodzisz, pomyśl, że wychodzisz. Poćwicz trochę, naucz się tego, żebyś to tak już wchodzę, się... Wchodzę, wszystko jedno, on się zaraz i popatrz, jakie to jest proste. To tylko od ciebie zależy, co ty chcesz. Tak się dzieje. I tak teraz będziesz wchodził, wychodził, kiedy tylko będziesz chciał. Zapamiętaj sobie to i zawsze tak rób. Mam zapamiętać. Super. Teraz wchodzisz z powrotem do swojego ciała. Powiedz, jak się czujesz w swoim ciele teraz. Dobrze. Teraz wychodzisz znowu ze swojego ciała. Stajesz metr od swojego ciała. Dokładnie metr. Tak. I powiedz mi, ty to jesteś ty, czy to twoje ciało to ty? Gdzie ty jesteś? A, jestem częściowo w ciele, częściowo w ciele. To teraz ja cię przenoszę całkowicie i całkowicie stoisz tutaj jako istnienie. I patrzysz się na swoje ciało. Jesteś dokładnie metr od ciała. I teraz powiedz mi dokładnie, gdzie ty jesteś? Jestem od ciała faktycznie. Nie, jestem obok ciała. I tu. To powiedz mi, to teraz powiedz mi, co to, kto to twoje ciało, skoro ty jesteś istnieniem? Nie wiem. No to się dowiedz, przecież to... A projekcja mojego umysłu chorowany, nie. Widzisz, popatrz, jak ty bardzo nie się... Nie wiem, co to jest. Ja nie, ja ci chcę pokazać, jak ty bardzo się utożsamiasz ze swoim ciałem, a twoje ciało to nie ty, ty jesteś istnieniem, to, które tu nie stoi obok. Rozumiesz? Stoi obok, no wreszcie stoi obok. Właśnie, to o to chodzi. Ty jesteś tym, co stoi obok, tym istnieniem. Tak. A ciało to jest to samo, co łóżko, ciało, szafa. Dobra. Czy ściana, rozumiesz? Rozumiesz, to jest projekcja moja? Tak, to jest twoja projekcja. Zaprojektowałeś sobie to ciało po to, żebyś doświadczał, żebyś był. A potem się tak utożsamiłeś, że się, jak to się mówi, brzydko wdupiłeś. A rozumiem. Rozumiesz? Rozumiem. I to dzisiaj, ta cała sesja, to była rozmowa o iluzjach. A nie o tobie. Ty to jesteś ta istota czysta, która tu stoi. A to wszystko, co w tej całej sesji się wydarzyło, to była iluzja. Te światy, te systemy wierzeń, te pierdoły, to wszystko. Tego nie ma, to nie istnieje. Nie. Nie istnieje. Już teraz rozumiesz, o co chodzi? Teraz wchodzisz, teraz słuchaj, wchodzisz do swojego ciała teraz i powiedz, jak się teraz czujesz w swoim ciele. Dobrze się czuję. Dobrze, a teraz wychodzisz ze swojego ciała. Wchodzisz, wychodzisz, wchodzisz, weź znowu się pobaw. Jaka jest teraz sytuacja? Jak teraz ci się wchodzi i wychodzi? Lżej czy... Dobrze, jeśli ktoś nie potrafi ten głos powiedzieć. Dobrze, ale przyspiesz, tu nie ma ograniczeń, to wszystko zależy od ciebie. To może być bardzo błyskawicznie. Może być tak, że jeszcze nie pomyślisz, ale już na wyższym poziomie pomyślałeś i od razu wyskakujesz. Nie ma ograniczeń, to tylko ty tworzysz następną iluzję ograniczeń, że coś a, nie możesz od razu. Nie ma czegoś takiego. A mi się zaraz przyjdę być. Chodzi o to, że to ty tworzysz sobie iluzję, że coś możesz albo nie możesz. To jest mogę nie... wszystko. Wszystko możesz i od razu. Żadne, że tam jakieś trzeba czasu jest, czy coś. Tak. To... Chodzi o to, żebyś nie zamieniał program na program. Tylko jest, usuwał tak. Program i stawał się wolnością. Czujesz teraz to wszystko? Tak, wreszcie. No to super. To teraz, Janie, wchodzisz do swojego ciała. Jestem. Zapamiętasz sobie tą całą sesję z najdrobniejszymi szczegółami i zrobisz weryfikację swojej wiedzy i swoich przemyśleń po to, żebyś już więcej nie powtarzał starych systemów, które były nieprawdziwe i kłamliwe. Rozumiesz? Już masz nowy system wierzeń, ale to jest twój własny, bo pochodzi z doświadczenia, nie z dyrdymałów, tylko z doświadczenia. Byłeś, widziałeś, dotknęłeś. Ja to mówię, byłem, widziałem, uwierzyłem. O. Każdy mnie wsadza palc. Dokładnie. Nie uwierzy. Dokładnie. Byłeś do tej pory niewiernym Tomaszem, który wierzył w pierdoły, teraz jesteś już wiernym Tomaszem, który wierzy w siebie, bo dotknął, bo wie. Dobrze. Dlatego Kościół mówi,
Niewierny Tomasz, wierz na ślepo, zamknij oczy i wierz, baranie, my wszystko z tobą zrobimy. Właśnie chodziło o to, że Tomasz był otwarty, on był świadomy i on dlatego powiedział, nie uwierzę, dopóki nie doświadczę, a oni przerobili to, dotknę. Tu chodziło o doświadczenie, on mówi, jak ja to doświadczę, to ja będę wiedział, ja uwierzę. A oni, nie, ty nie wiesz, po co masz wierzyć? Nie możesz być wolny, więc dlatego te dzisiaj dotknęłeś i już jesteś prawdziwym świętym Tomaszem, tak w cudzysłowie, bo ty jesteś sobą, ty jesteś świętym Janem, świętym najświętszym. Nie ma nic. Ja chcę być świętym. Nie, nie, stop, ja nie. O jakiej ty świętości mówisz? Ty mówisz znowu o programie, o systemie religijnym. Nie mieszaj tych dwóch rzeczy. Tamto to jest bardzo brudne wszystko. Nie zadawaj się z tym, zapomnij o tym wszystkim. Jak koniec. Słowa świętym żyć? Święty do siebie możesz użyć, bo świętość to jest czystość, to jest światło. To mogę powiedzieć, jestem światłem, jestem czystym. Posłuchaj, oni specjalnie to przekręcili po to, żebyśmy tych słów nie używali do siebie, żebyśmy nie stali się mocni, żeby nie staliśmy się wolni. My możemy to używać, to są... Dokładnie, no dobrze. Teraz wchodzisz do swojego ciała już na stałe, zapamiętujesz sobie wszystko, będziesz pamiętał do końca życia i będziesz robił w ten sposób, że będziesz kładł się spać, nawet dzisiaj sobie położysz się, zrelaksujesz ciało, tak jak cię Kasia pokazywała, żebyś poczuł, że go nie czujesz i wtedy pomyśl sobie, wychodzę z ciała, wyjdziesz obok i spokojnie ciało sobie będzie spało, a ty sobie pójdź na podwórko z pieskiem, na spacerek, porozmawiaj. Teraz przed tobą jest twój piesek, który czeka cały czas cierpliwie i pogłaskaj go i porozmawiaj sobie z nim. Porozmawiaj. Okej. I pamiętaj, że możesz z nim cały czas rozmawiać. On cię cały czas słyszy, a jak będziesz w realu normalnie z nim rozmawiał, też będziesz słyszał, że on do ciebie mówi. To będzie taka pierwsza myśl. To jest bardzo ważne. I wy sobie cały czas możecie rozmawiać. Naprawdę. Rozumiem. To jest normalnie taki sam, powiedzmy, to nie jest człowiek, bo jakby był człowiek, to bym go obraził. On jest bardziej człowiekiem niż my. Rozumiem. Rozumiesz, o co chodzi? Dobrze. W takim razie teraz ja policzę od 1 do 10, ty się wybudzisz, będziesz tu i teraz, ale już jesteś całkowicie nową i czystą istotą. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś tu i teraz, przyjmij władzę i kontrolę swoimi ciałami, zmysłami i teraz czujesz, jak jesteś mocny, zdrowy. A z wami z duchem twoim. Tak jest. Pan z nami, mówi się ten Pan ze mną i z moim duchem, bo ja jestem ten Pan. Tak ta formułka powinna brzmieć, całkowicie skierowana do nas, do naszego wnętrza i do nas. Ja z sobą i z moim duchem. Tak, tak jest. Ja Pan jestem sobą, z moim duchem, tralalala, wszystko ważne. Najważniejsze jest, żeby to było ja. Żaden ktoś. Pamiętaj, nigdy nie używaj słowa, że ty chcesz czegokolwiek, bo ty nie możesz chcieć, bo jak ty chcesz, to ty chcesz od kogoś. Ty jesteś Panem, więc ja se daję. Ja sobie daję to, ja se daję to. Proście tak, jakbyście już otrzymali. To... Wreszcie wytłumaczyłeś mi, po co chodzi. Woda, ale żądać. Zarządzać. Tak, chodzi o to, że jak prosisz, to znaczy prosisz kogoś. To znaczy, że ty jesteś uzależniony od tego, czy ktoś ci da, czy nie. A to ty dajesz, rozumiem. Więc... Rozumiem, no. Okej. Dobrze, ja nie wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Wszystkiego dobrego, no. Mnie też. Cześć, pa, pa. Na razie, pa. Pa.